Gorące pytania, czas start. Maciej Wolny, kłaniam się państwu, kłaniam się również moim państwa gościom, którymi są pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie państwa. I pan poseł Paweł Szramka, Polskie Sprawy. Panie pośle, dzień dobry również. Dzień dobry, witam. I zaczynamy naszą rozmowę o piątej już fali pandemii koronawirusa, bo ta w Polsce się rozpoczęła oficjalnie, tak przynajmniej mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, choć ja mam wrażenie, że jeszcze czwarta fala się skończyć nie zdążyła, no ale to wszystko zdaje się przez ten wariant koronawirusa Omikron. Minister zdrowia w każdym razie stwierdził, że te wyniki są bardzo poważne, oznaczają, że nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ona będzie bardzo dynamicznie się rozwijała. No i to nie napawa optymizmem, delikatnie rzecz ujmując. Pytanie, czy polskiej służbie zdrowia w takim razie może grozić zapaść, bo słyszymy, że już niedługo możemy mieć 50 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie stwierdzanych. Czy to będzie równoznaczne z tym, że służba zdrowia nie będzie w stanie tutaj za tym wszystkim, kolokwialnie rzecz ujmując, nadążyć, pani poseł? Czy rzeczywiście, panie redaktorze, no te dane przytoczone wczoraj przez ministra Niedzielskiego, no nie, ewidentnie nie napawają optymizmem. Natomiast rzeczywiście wszystkie działania, które podejmowaliśmy, które są podejmowane aktualnie, służą temu, aby zapewnić tą służbę zdrowia. Mimo tego oczywiście, że niektórzy posłowie z opozycji, nie mam tutaj na myśli pana posła, ale tutaj szeroko rozumianą opozycję, PSL i szczególnie Platformę Obywatelską, która krytykowała przecież, pamiętamy, otwarcie między innymi na Stadionie Narodowym tych łóżek covidowych, ich utworzenie, a później jednak okazało się, że to miało swój cel i było konieczne. I tutaj wiem z informacji, które posiadam, wynika, że właśnie ta liczba tych łóżek covidowych jest powiększana, też w zależności od tego, jakie są przyrosty dobowe. Ale rzeczywiście dalej jest to sytuacja niebezpieczna i dalej oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, aby się zaszczepić. Dlatego, że panie redaktorze, przypomnijmy tylko, że większość niestety ludzi, która trafia do szpitala i niestety, która umiera, to są dalej zdecydowanie ludzie, którzy nie są zaszczepieni. No na pewno szczepionki pozwalają przejść łagodniej koronawirusa, jeżeli już się zachoruje, no i też chronią przed tym najcięższym właśnie przechodzeniem tej choroby. Ale pani poseł, pani wspominała o tym, że krytykuje was opozycja i tak dalej, i tak dalej. No ale to przecież niedawno wam rozpadła się Rada Medyczna. 13 z 17 bodajże członków zrezygnowało, mówiąc, że rząd nie słucha ich zaleceń. Panie redaktorze, no mają takie prawo, natomiast Rada Medyczna, z tego co wiem, będzie powiększona, więc dalej taki organ będzie, że tak powiem, funkcjonował. Troszeczkę może w zmienionym składzie, tak jak pan wspomniał, osobowym. Natomiast nie zmienia to faktu, że taki organ jest potrzebny. Z jakich względów dokładnie ta rezygnacja, jakich przyczyn ona wynikała, to nie są mi te przyczyny dokładnie znane, więc trudno mi się tutaj do tego ustosunkować, ale na pewno działanie Rady Medycznej jest potrzebne po to właśnie, aby doradzać premierowi. I te działania, które do tej pory zostały podjęte, no to były właśnie podejmowane w oparciu o rekomendacje również tej Rady Medycznej, więc to pokazuje, że ten organ jest rzeczywiście i ta rada jest potrzebna. Rzeczywiście ma być odsłona, nowa odsłona Rady Medycznej, nowa formuła, nowa nadzieja. To moglibyśmy zaraz o Gwiezdnych Wojnach zacząć rozmawiać, ale nie o Gwiezdnych Wojnach, oczywiście cały czas o pandemii, o poważnych sprawach. Panie pośle, czy, a może jak ocenia pan poseł działania rządu, czy działania przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia w walce z pandemią? Czy te działania są spójne? Czy dostrzega pan wyraźny plan? No i jak pan reaguje, słysząc z ust ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, no że będzie w najbliższych dniach ciężko, to tak delikatnie całą sprawę komentując? Panie redaktorze, całą ocenę myślę, że sumuje to, ile mamy zachorowań i ile mamy zgonów. To niestety są dosyć poważne dane. Polska jest na wysokich miejscach, jeśli chodzi o osoby, które zmarły z powodu COVID-19. Ja bym się tak zachorowań nie czepiał, bo zachorowań jest wiele, te wskaźniki są dosyć wysokie w bardzo wielu różnych krajach. Natomiast jeżeli tutaj pan poseł mówi o zgonach, to jak najbardziej zgoda, że Polska niestety negatywnie się tu wyróżni. Tak, więc jest to wskaźnik, który no jednoznacznie negatywnie ocenia działania Polski. Ja trochę jestem zaniepokojony ministrem Niedzielskim, który mówi widocznie
upłynęły się jakoś zdolności przewidywania w przyszłości, ponieważ przewidział on, że będzie czwarta fala i mniej więcej terminowo też to określił. Natomiast widać, że piąta fala już go jednak zaskoczyła. Pytanie, czy minister Niedzielski nie jest zmęczony tym wszystkim. A co do Rady Medycznej, która została tu już wspomniana, myślę, że to nie jest jednak taka błahostka. Oczywiste, że pani poseł będzie chciała to wyprostować, bo jest członkiem partii rządzącej. Natomiast ja bym tego problemu nie bagatelizował. Skoro jest Rada Medyczna w tak ważnym momencie jak pandemia COVID-19, skoro są tam specjaliści, to w mojej ocenie, jeśli tam by wszystko grało, tam by wszyscy ze sobą konsultowali to, co trzeba, to ci specjaliści nie chcieliby odejść z tej rady, bo to jest nawet prestiżowe dla nich, że w przyszłości będą mówić, że w tak trudnym okresie doradzali rządowi w walce z pandemią. W momencie, kiedy członkowie tej rady odchodzą z tej rady, to oznacza, że dzieje się w niej coś niestety złego i możliwe, że te słowa, które bardzo często padają, że rząd skupia się przede wszystkim na PR-ze, a nie na tym, co mówią doradcy, drodzy państwo, może się tutaj sprawdzać. Drodzy państwo, zostawmy doradców, zostawmy ten polityczny PR, bo Szary Kowalski, Szary Wolny, zastanawia się, jak będzie wyglądała jego codzienna rzeczywistość. Jakie będą obostrzenia, co rząd będzie robił, na co należy się szykować. No już trochę minister Niedzielski zdradził nam tych informacji. Ta sytuacja wymaga podejmowania specjalnych kroków, przedsięwzięć. Zdecydowaliśmy o obowiązkowym przejściu administracji publicznej na pracę zdalną. Też był apel do innych pracowników czy pracodawców o pracę zdalną, ale co jeszcze minister zdrowia powiedział? No to może posłuchajmy, bo niektórych takie zapowiedzi pewnie zaniepokoją. Odpowiadając na pierwszą część pytania, czyli na obniżenie tych limitów do zera, tak żeby można było tylko na podstawie istniejących certyfikatów, nie dotyczących tylko szczepienia, ale dotyczących też testowania i statusu ozdrowieńca, to rzeczywiście rozpatrujemy taki scenariusz, ale tutaj czekamy na uchwalenie ustawy, bo ona jest kluczem. Ja cały czas podkreślam, że ta ustawa jest kluczowym narzędziem do walki, bo w tej chwili mamy określone limity, ale jak wszyscy wiemy, z ich przestrzeganiem jest problem. To praca zdalna to jedno, ale tu słyszymy, że być może do sklepu bez paszportu covidowego też nie wejdziemy. Pani poseł, czy to jest realny plan skonsultowany gdzieś z rządem, który będzie chciał wdrożyć ministerstwo, będzie chciał wdrożyć rząd? No i co z ustawą, tak zwaną ustawą HOCA, czyli właśnie w sprawie weryfikacji covidowej, weryfikacji tych paszportów covidowych? Bo jak słyszymy, no nawet w obozie Zjednoczonej Prawicy są parlamentarzyści, którzy po prostu pod tą ustawą się nie podpiszą. Co dalej? Rzeczywiście ustawa miała ostatnio wysłuchanie publiczne. Być może będzie ona głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli za tydzień. I rzeczywiście jest tak, nie ma co tutaj ukrywać, że są osoby w naszym środowisku, które nie zgadzają się i nie popierają tej ustawy. Prowadzimy z nimi różnego rodzaju rozmowy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że już teraz przecież do restauracji, czy do hoteli, czy do innych miejsc, już teraz praktycznie trzeba te paszporty covidowe pokazywać i tak naprawdę... No niby, ale można to do sądu skierować i bardzo często zdarza się, że osoby, które to zgłaszają, w tych sądach wygrywają. Ale zdarzył się pan redaktor z tym, żeby nie sprawdzali, bo ja szczerze mówiąc, tak jak jeżdżę po okręgu i nie tylko, no to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś tego warunku i tego wymogu nie... Paszportów covidowych w restauracji? No też przecież mają określone w restauracjach i też trzeba... To w jednej restauracji, pani poseł, byłem ostatnio rzeczywiście, gdzieś tam się pojawiłem, zdarzyło się. I sprawdzali, czy jest pan zachorowany. I nie sprawdzali, i maseczek też nie było. Ja byłam, szczerze mówiąc, i to też w restauracji w Warszawie i... To było bodajże na drugi dzień po wprowadzeniu tej zasady i było to sprawdzane. I tak jak mówię, do tej pory, szczerze mówiąc, nie spotkałam się z tym, żeby ktoś tego nie przestrzegał, bo to leży przecież w interesie i w obowiązku organizatora, właściciela hotelu czy też właściciela restauracji, aby właśnie też tych limitów
przestrzegać. Natomiast co do ustawy, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Rzeczywiście, tak jak już powiedziałam, są osoby, które się z tym nie zgadzają. Natomiast co do Rady Medycznej, to jeszcze mam takie pytanie, bo chyba nikt tak naprawdę z nas tutaj, jak jesteśmy, dokładnie nie wie, krótko rzecz mówiąc, o co tak naprawdę w tej Radzie Medycznej poszło. I tutaj takie troszeczkę jest, wydaje mi się, też gdybanie, ale... Znaczy, okay. Rada Medyczna, przedstawiciele, przynajmniej niektórzy, którzy wypowiadali się na ten temat medialnie, mówili, że rząd nie słucha ich zaleceń, nie wprowadza tego, co mówią właśnie te paszporty covidowe, żeby były sprawdzane, żeby były obowiązkowe szczepienia, przynajmniej dla niektórych grup zawodowych. No a do tego, że są atakowani z każdej strony i nawet również od członków rządu dostają po głowie. Więc takie niby były... Ale to jest jakby też oficjalna wersja, tak jak pan wspomniał... Znaczy ta medialna, powiedzmy. Lekarzy, tak. Więc tak naprawdę to też nie wiemy do końca, o co tam w tej sytuacji chodzi. Ale teraz, okej, no Rada Medyczna będzie dalej... Teraz pytanie ponownie o życie, panie pośle. Czy pan się spotkał w ostatnim czasie, nie wiem, z weryfikacją covidową gdzieś w jakimś muzeum, w jakiejś restauracji, nie wiem, do kina? Ja słyszałem, że w kinach rzeczywiście, przynajmniej niektórych, jest ta weryfikacja paszportów covidowych. Czy rzeczywiście teraz do sklepu, patrząc na te wypowiedzi ministra Niedzielskiego, wchodząc, będziemy musieli okazać paszport, czy to się testując, czy właśnie będąc ozdrowieńcem, czy się szczepiąc? Jak pan patrzy na te zapowiedzi ze strony ministerstwa, również dotyczące pracy zdalnej? Czy to jest wyjście naprzeciw tej piątej fali? Nie wiem, panie redaktorze, czy to jest do końca wyjście naprzeciw. Ja mam wrażenie, że my skupiamy się tylko i wyłącznie na szczepieniach, na paszportach covidowych. A na czym się powinniśmy skupić? To jest oczywiście ważne, natomiast my powinniśmy skupić się na tym, żeby diagnozować i identyfikować te osoby, które są chore w danym momencie, które zarażają, które są zagrożeniem dla innych osób. Uważam, że w Polsce za mało testujemy i teraz, kiedy jest już tak wiele zachorowań, oczywiście jest to bardzo trudne. Natomiast przypomnijmy, że były poziomy tych zachorowań na poziomie kilkuset osób. Wtedy bardzo łatwo jest wychwycić takie osoby, sprawdzić, z kim miały kontakt i wszystkie te osoby przebadać. Jeśli wtedy byśmy odpowiedzialnie podchodzili do sprawy, badali te osoby i naprawdę rzetelnie sprawdzali, z kim mieli kontakt, kto może być nosicielem wirusa, to myślę, że do takiej skali byśmy jednak nie doprowadzili. I skupienie się na tym i cały czas mówienie, że to obywatele ponoszą głównie odpowiedzialność, bo się nie zaszczepili, czy też nie przyjęli którejś tam dawki szczepionki, też nie jest do końca w porządku, bo myślę, że jako państwo nie zdaliśmy egzaminu, ponieważ nie identyfikujemy tych, którzy mogą panie w danym pośle, momencie zachorować. Teraz ten bo egzamin będzie... Ci zaszczepieni, panie redaktorze, też mogą kogoś zarazić, też mogą jeszcze raz się zachorować. Jasna sprawa. Ja byłem zaszczepiony, po kilku miesiącach miałem COVID, więc to też nie jest tak, że osoby zaszczepione są w pełni bezpieczne i też nie są żadnym zagrożeniem dla innych. Ale może tutaj rząd właśnie nadrabia zaległości. Pani poseł, chwilkę, bo ja tutaj dodam jeszcze wypowiedź ministra zdrowia. W tym tygodniu, myślę, że będzie to w piątek, przedstawimy jeszcze pakiet trzech kolejnych projektów. I z jednej strony ministerstwo chce zwiększyć powszechność testowania i zmienić procedurę bardzo prowadzenia dobrze, pacjenta. I to myślę, że godne chyba pochwały, panie pośle. Jak najbardziej, panie redaktorze. Zastanawiam się, czemu dopiero teraz to wprowadzamy, skoro jest już któraś z kolei fala. Natomiast przyznaję, że jest to dobry pomysł i idziemy w dobrym kierunku, jeśli w ten sposób ministerstwo podchodzi do sprawy. O tym mówił nasz poseł Andrzej Sośnierz już od bardzo dawna, jak jeszcze był w obozie Zjednoczonej Prawicy, no jakoś nie przebijał się do swoją narrację. Ale być może teraz ktoś poszedł po ten przysłowiowy rozum do głowy, pani poseł, lepiej tak późno niż wcale? Ja mam pytanie do pana posła. No panie pośle, no przecież nikt nie twierdził, wprowadzając szczepionki, że szczepionka gwarantuje, że się człowiek nie zarazi. Szczepionka, każda szczepionka polega na tym, że jak się człowiek już zarazi, no to ma to przechodzić łagodniej, więc tutaj pani mówienie poseł... o tym, że ja pamiętam, że profesor Horban mówił trochę inaczej. Że jak ktoś się zaszczepi, to ma nie zarażać, ma być bezpieczny i tak dalej. Takie ulotki też były rozsyłane, że jak się zaszczepisz, to jesteś bezpieczny, chronisz swoich bliskich i tak dalej, i tak dalej. Więc niestety tych nieścisłości było bardzo, bardzo wiele. Jakby stopień zarażania się wtedy zdecydowanie zmniejsza, ale generalnie każde szczepienie, panowie, obojętnie które, nawet te za młodu przyjmowane, które były obowiązkowe, to mają powodować to, że jak już się człowiek zarazi, no to ten przebieg ma być zdecydowanie łagodny. No nie ma takiej szczepionki, która nas
100% chroni przed że tym, mamy żeby być gotowi, gotowi na walkę po prostu z tą chorobą, jak widać, z koronawirusem poseł, na różnych. Nikt nie zniechęcał do trzeba szczepienia być, swojej trzeba być gotowym. Ja też jestem zaszczepiona, zachęcam wszędzie ludzi, by się szczepili, to jest po pierwsze. Natomiast rzeczywiście te wszystkie obostrzenia, które zostały wprowadzone do tej pory, ich przestrzeganie też jest konieczne. Natomiast tak jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, w związku z tym, że ta sytuacja niestety ma się ulec jeszcze pogorszeniu, dlatego pewnie będą wprowadzone kolejne różnego rodzaju obostrzenia. Czekamy zatem na te decyzje, kolejne decyzje. Stawiamy na momencik przecinek. Wracamy za chwilę w tym samym składzie na antenę telewizji w Polsce.pl, tylko zmienimy oczywiście gorące pytanie.